Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Spark The Electric Jester 2. Teraz czas na poziom Fantoria Town, który jest moim najmniej ulubionym poziomem w tej grze, ale i tak jest całkiem niezły. Czego w nim nie lubię? Nie podoba mi się to, że to jest kolejne miasto, które wygląda jak miasto bez żadnych szczególnych elementów dodatkowych, żadnego urozmaicenia. No, lasery to są praktycznie wszędzie od pewnego momentu gry. Do tego jeszcze tutaj... Właściwie to, co jest unikatowe na tym poziomie, to są takie wiatraki, które zdają nam obrażenia. Właśnie widzicie parę tam w tle, jeśli się w nie wdepnie, to działają właściwie niemal jak lasery. Po prostu obrywamy, chyba że zablokujemy, no to wtedy jest troszkę inna sytuacja. Mogę też być trochę zrażony do tego poziomu, dlatego że z tym poziomem miałem największe problemy ze wszystkich poziomów w tej grze, jeśli chodzi o zdobycie medali za speedrunowanie. Tutaj widzicie te różne dawki tam w tle. Tam można wejść, można z nich skorzystać i tam jest naprawdę pełno znajdziek, pełno. I często trzeba tam iść na przykład, żeby zdobyć jakieś dyskietki, bo dyskietek w tej grze jest po prostu pełno. Znajdziek jest pełno, no. Pomimo, że to jest mój najmniej ulubiony poziom, to i tak go lubię, bo lubię wszystkie poziomy w tej grze. Cóż, to moim zdaniem jest wielki plus tej gry porównując z Sonicami, że wszystkie poziomy są tutaj udane, trzymają jeden styl gry i to moim zdaniem jest po prostu świetne. Po prostu cała gra od samego początku do końca jest znakomitą całością, dzięki czemu aż chce się przechodzić ją całość jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Albo przynajmniej tak jest w moim przypadku, bo lubię gry przechodzić wielokrotnie, zwłaszcza jeśli je po prostu uwielbiam. Witaj! Słyszysz mnie? Halo! Czy to Dane? Kim jesteś? I gdzie ja jestem? Jestem Clarity. Freon powrócił. Jesteś jedynym, który może go powstrzymać. A co z tym wszystkim chodzi? Czym ty jesteś? Jestem inteligencją. Stworzoną przez doktora Armstronga, by powstrzymać Freoma. Jestem jego ostatnią deską ratunku i potrzebuję twojej pomocy. Wydaje mi się, że to był moment, w którym Fark oczywiście był zhakowany. No bo nic nie widział, co się dzieje, tak jakby głowa go zabolała, a potem... Nie widział swojego otoczenia, tylko widział te białe Dane. No, tylko po tej całej sytuacji, co było w pierwszym Sparku, że roboty były połączone siecią i przez to były w stanie złapać wirusa, a potem roboty przestały być podłączone do sieci właśnie, żeby tego wirusa nie łapać. No, to dziwi mnie, że Fark nadal byłby podłączony, co by pozwoliło na przesłanie mu czegokolwiek. Bo w sumie niezależnie od tego, czy był zhakowany, to po prostu wysłanie wiadomości, nie ma to znaczenia. To i tak znaczy, że Fark był podpięty do sieci, co oznacza, że go można zhakować. No, zapomniał się odłączyć, czy jak? No cóż, ja na miejscu tych wszystkich robotów bym się podłączał. Tak dla pewności. A ten poziom, pomimo że również podobnie jak pierwsze dwa poziomy i Fantoria, to moim zdaniem jest chyba najlepszym miejskim poziomem w tej grze. Jest tutaj dość sporo urozmaicenia. Są sekcje, w których poruszamy się przede wszystkim pionowo, poziomo. Są główne pasy transmisyjne. Są wiatraki, które nas przenoszą do góry. Są do tego też te sekcje, w których teraz skaczemy po sprężynach, a potem do tych... No nie wiem, jak to się nazywa. Do tych kółek, które nas wyrzucają dalej. No jest tutaj naprawdę wiele urozmaicenia. Do tego jeszcze samo miasto wydaje mi się znacznie bardziej żywe. Te reklamy, te światła, te wieżowce. No nie wiem. Zawsze miałem słabość do takich futurystycznych miast wypełnionych reklamami. W sumie wydaje mi się, że u nas w kraju dosyć mocno się walczy z tymi reklamami, ale jednak one dodają takiego koloru miastu. No nie wiem, po prostu lubię jak miasto jest wypełnione reklamami, zwłaszcza kiedy są świecące, kolorowe. No nie wiem. Lubię reklamy na mieście z jakiegoś powodu, no. Pewnie wiele osób to wkuwa. Pewnie dlatego tak mocno się z tym walczy, żeby nie zasłaniał wszystkiego, ale ja właśnie chciałbym ich więcej, żeby właśnie
Te reklamy dodawały więcej barw, więcej kolorów. Ale za to nie lubię takich reklam jak w telewizji, gdzie zajmują dużo, dużo czasu. A czy wy lubicie takie miejskie, kolorowe reklamy? Napiszcie w komentarzach. A teraz przyjdzie czas na bardzo ważny moment w fabule. Chociaż za to bardzo klisze. Odbijmy doktorka. Kto jesteś? Przybyłeś szybko jak ślimak. Jestem pod takim wrażeniem. Hej, hej, hej. Skąd ten gniew? Na wartach się nie znasz. Gdzie jest doktor? O, nie wiem. Mówię w twoim zadzie. No dawaj. Dobra, czas nakopać naszemu fakerowi. Przede wszystkim problemem podczas walki EJ'a jest sama arena, a nie sam EJ. Widzicie te żółte kulki po bokach? Właściwie teraz na wprost widać jedną? Są cztery kulki, które są w stanie emitować prąd między sobą, tworząc takiego plusa, który może nam zadawać obrażenia. Oprócz tego, co jakiś czas sama arena zaczyna się świecić i wtedy wiemy, że musimy zablokować te obrażenia spod spodu. EJ, w przeciwieństwie do większości bossów, nie ma żadnej wymyślnej drugiej fazy. Po prostu włączają się te prądy na arenie. I to w sumie tyle. Jest dosyć prostym bossem, przez to, że nie ma drugiej fazy, jest też dosyć krótki. I tak oto nasz Faker został pokonany. Faker, Fakera, Sparka. Tu jesteś. Nie zasługiwałeś na nic lepszego. Zamknij się! Puszczaj mnie! Nie. Przyraz wynieść śmieci. Ej, ty tam! Szukasz tego całego doktorka, co nie? Chłopie, swego czasu zabiłem mnóstwo z jego rodzaju. Ale mam małą niespodziankę dla ciebie. Sama Szycha powiedziała, że wpadnie. Jakie ekscytujące. Co? O czym ty w ogóle gadasz? Doktor nie żyje. O, nie masz się czego bać. Freon to dobry człowiek. A teraz nie masz się wykonywać żadnych złych ruchów. Może też ciebie zabić. Dokładnie. Ale nie ma pośpiechu. Wkrótce zgijesz. Pomimo, że nie udało mi się pozbyć pierwszego błazna. Z tym nowym ciałem jestem w stanie spalić całe miasto w mgnieniu oka. Mocno wątpię, że byłbyś dla mnie jakimkolwiek problemem. A tak w sumie... to nigdy nie byłeś. Wiem, że jesteś tutaj z powodu swojego imienia. Posiadam odpowiedzi, których szukasz, błaźnie. I dam ci je. To może być dla ciebie zaskakujące, ale moim imieniem nie jest Freon. Moje prawdziwe imię to Jednostka 1. A twoje... Jednostka 2. Jesteś moim dziełem. Jesteś moim synem. Co? Wiedzieliście? Czyż nie? Ja nie wiedziałem. Uwierz to lub nie, ale jestem tak samo zaskoczony jak ty. To było całkiem niezłe spotkanie rodzinne. Szkoda, że aż rodzaj ich nie ma. Flint! Ruszaj! Teraz! Ale panie!
Ja powinienem być tym, który... Mówiłem teraz. Czemu? To niemożliwe. Jestem zaskoczony, że nie obchodzi cię ten cały doktor. Nie spodziewałem się, że masz takie serce z kamienia. Zamknij się. To nie twój interes. Jak tam sobie chcesz? W końcu to tylko jakiś doktorek. Kółko im się zdycha. I każdego jednego dnia robią nowe roboty. Lub raczej powinien wobec niewolników. I ciebie to w ogóle nie obchodzi. Co? Dobry jesteś! Ale masz rację. Naprawdę mnie to nie obchodzi. Walka, śmierć, zniszczenie, przecinanie się przez metal lub mięso. Nie obchodzi mnie które. To po prostu jest świetne. I wiesz co? Zaraz przetnę się przez ciebie. To będzie najbardziej satysfakcjonujące zabójstwo mojego życia. Dajesz, błaźnie. Takiego obrotu spraw to ja się nie spodziewałem, przede wszystkim dlatego, że grałem w poprzednie demo, gdzie była inna fabuła, zwłaszcza na samym początku i tam było, że to Armstrong stworzył Farka, a nie Freon. Naprawdę, byłem zaskoczony. Serio. Nie spodziewałem się, że fabuła tak mocno się zmieni. Zresztą, nie spodziewałem się również tego, że zaraz po EJ-u będziemy musieli walczyć z Double, czyli mamy tutaj Double Boss, podwójny boss, no. W przypadku Dubla największym problemem są pioruny. Kiedy widzimy, że na ziemi pojawia się taka czerwona fala, to zaraz potem uderzy błyskawica, więc musimy zablokować. Co nie oznacza, że w międzyczasie Double będzie stał bezczynnie, więc często trzeba zablokować jeden atak, a potem trzeba zablokować kolejny. Jak mu zjedziemy zdrowie do zera, to potem musimy chwilę poczekać, aż zrobi jeszcze jedną, ostatnią, finałową falę. Dlatego, że niestety nie możemy go dobić, tylko musi się dobić sam. A czy wy się spodziewaliście, że Freon okaże się ojcem Farka? Napiszcie w komentarzach, naprawdę mnie to ciekawi. Nie spodziewałam się tego. Ani ja. To tylko zapasowe ciało. Było zdalnie sterowane. Sama nie wiem. Przeszedł przez to wszystko. Ale po co? Co on takiego zrobił? Romalo? Mamy robotę do wykonania. Dobrze, chodźmy! Do zobaczenia w następnej części.